Przy pani? Przy pani, to się nagrywa już? Czy jest? Cały czas się nagrywa, mój drogi. Cały no czas. Się nagrywa? To się tak ściemniło i zaraz się włączyło. Jest taki stawik i tu kiedyś prawdopodobnie, że tu był kościółek taki malutki, tylko to już dawno, dawno, bardzo dawno. I ten kościółek gdzieś coś się zrobiło, się wziął zapad i powstało jeziorko takie. I taki jest właśnie stawik, jeziorko, sadzawka, różnie to nazywają. I właśnie kiedyś księżna jakaś z Rosji jechała tutaj na jakieś zaproszenie, bo tutaj kiedyś był zamek taki i jechała i właśnie że ona się strasznie zachwyciła, mówi, jaki piękny staw, krasny, no, że krasny staw. I tak z tego właśnie prawdopodobnie ta nazwa została, krasny staw, że krasny staw. W parkurze skaczemy z kolegami po całym mieście, robimy two-handy, rewersy, gejty, skaczemy z dachów, no to jest dość ryzykowne. Ale kto się nie boi, ten skacze. Akrobacja to jest taki, nie wiem jak to wytłumaczyć, takie hobby straszne bardzo, nawet można się połamać. Ostatnio pamiętam, że nogę złamałem. To jest tam różne, można robić salta, fifraki, różna akrobatyka. Przydaje się do wszystkiego. A ty co robisz? Akrobatykę. Wszystkie te rzeczy? Tak, teraz się uczę salta od ściany w tył. A gdzie się uczysz? Od kogo? Wszędzie, gdzieś gdzie popadnie. Najbardziej teraz na hali takiej. Mamy halę i możemy sobie ze szkoły wypożyczać. I sobie zbiera się taka grupa osób, tam jest klasy, jest 3 osoby i z B klasy, tutaj przeciwne jest też 3 chyba. No i sobie tak się zbieramy, tam materacy są, bo tam zapasy ćwiczą i sobie trenujemy. Trenera nie mam, ale tak się sami uczymy. Moim sportem, znaczy hobby, jest rower po prostu. Jeżdżę w teamie nieoficjalnym, w którym znajduje się 9 osób. Jeździmy bardziej tak dla przyjemności niż dla czegoś innego. Tak, bo to jest nasze hobby. Team nazywa się Krasnystaw Junior Freeriders. To jest krótkie OTFR. Mamy swoją stronę na Facebooku. I na razie tyle tylko. Aha, macie swoich fanów już? To znaczy... Fanki. Jest kilka osób, które to lubią. I jest dużo osób w Polsce, które szanują ten sport.